Dzień dobry, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play Rayman 3 Hoodlum Havoc i zaczynamy dziś poziom wieża Leptysa. Ostatnio uciekliśmy z fabryki Mroklumów i no, goniła nas lawa. Na szczęście my przeżyliśmy i byłoby, i jest fajnie. Tak, w całej okazałości. Piękna ta. Znaczy, sama konstrukcja jest po prostu do dupy i ta wieża mogłaby się spokojnie zawalić, ale... No, dobra. Nie wiem, jak architekt, który budował tą wieżę, on zrobił, ale spoko. I co najważniejsze, czy przestrzega przepisu BHP? Tu trzeba z kostiumem przejść, ale ja to chrzeń. Już nie liczą punkty. Znaczy liczą, ale no dobra. Lelelele. Oczywiście moc Tetrisa jest używana. No i jeszcze tum turum tum nie gra. To jest hamowa, kurde mol. Dajcie mi epicką muzykę, dziękuję. Ale to nie jest nawet epicka muzyka. Znaczy, jest fajna, ale nie epicka. Ale jaja, no właśnie. Ale ja, że tak szybko giniecie. To nie było śmieszne, ale to było swego rodzaju pocisk. Aż trzy. No cóż, w każdym razie chyba zauważyłem, że kiedy dostaniemy w pialdzial, to chyba nam punkty szybciej spadają niż normalnie. No właśnie, trzeba to było z kostiumem. A ja tego z kostiumem nie zrobiłam. No i co, no? Nic, no jest. Każdemu się zdarza pewnych rzeczy z kostiumem nie zrobić. Na przykład, nie wiem, dojść do kanalizacji, o. Nie wiem, kto tak robi, ale no. No ktoś na pewno. Ktoś musi. Myk. To jest najgorsza rzecz w tym, że musimy tu zgarnąć rzeczy. Świetne po prostu wyczucie czasu. Ja nie umiem tutaj wyczuć sobie rytmu, żeby zdobyć jak najwięcej punktów w tej sekcji. To jest nikczemne. Wiem, jaka trasa powinna być, ale... No niestety, nie wiem jak to zrobić rytmicznie. Poczucie rytmu mam, ale jeżeli chodzi o jego wykorzystanie, tego już niestety nie mam. Nie umiem tańczyć ani takich innych pierdół. Cóż, nie każdy się rodzi utalentowany, a poza tym mi się nie chce. Mam lenia strasznego i nie chcę mi się nauczyć tańczyć. Tak wiem, że kiedyś trzeba będzie, no ale cóż. Nikt was ludzie do niczego nie... pośpiesza. No chyba, że coś pociesza, to wtedy przepraszam. Ale na taniec jeszcze przyjdzie po jakieś dziołchy. A mówię to sobie od dawna. nie wierzę w to. Według mnie powinno być tak, że jeżeli jest już ten... Jeśli już uderzamy gościa, to ten licznik punktów powinien być przedłużany. Ta muzyka zawsze była dla mnie trochę mindfuckowa, jak byłem mały. To wtedy w szczególności. Gin! Just do it! Make my dreams come true. Jaki typ. No i teraz. No i znowu się Żulia burzy. ja przepraszam, że was tak męczę tym tekstem, ale on jest po prostu za dobry. No i teraz tak, teraz musimy z trzema bossami praktycznie walczyć na raz. To prawie jak boss rush w Isaacu właściwie. Pozdrawiam ci, którzy ogólnie grają w Isaaca. I pozdrawiam tych, którzy czekają cały czas na Afterbirtha na Vita. Takich, czyli na przykład tacy ludzie jak ja. Ja cały czas czekam na Afterbirtha
na Wicie, żeby sobie móc pograć. I żeby się nie nudzić, jak gdzieś jestem. Nie wiem. Na przykład urodziny, bo często urodziny to ja zwykle większość czasu spędzam w pokoju obok. Jak oni tam jakieś przygotowania robią czy coś. No i głównie wtedy się za to bym. To by się taki afterbirth przydał. To znaczy, sam rebirth mi kompletnie wystarcza. Ale afterbirth ma 100 razy więcej. 100 razy. Dosłownie ma chyba 100 dodatkowych przedmiotów. Kilka bossów dodatkowych. Aha. No, parę bossów dodatkowych. Jeden tryb nowy. Po prostu ja bym koksił w tego afterbirtha. Bo w rebirthie już tak trochę się, powiedzmy, że znam. Więc afterbirth był dla mnie czymś nowym i tajemniczym. Aha, rozwaliłem go zwykłą pięścią. Podobno się nie da. Mi się to udało. No, ej. Ej, serio, co to miało być? Bo już coś nie spełniło. Co? Oszukaństwo! Ja, dobra, bo już się szaman nie zespełnił. Dobra. Easy. Ja mogłem wziąć to. No i jest bucik. No, nie włączyła się animacja ust. Ja nie mogę. Tam jest. Po raz pierwszy go tak szybko wyczaiłem. Nie cierpię minigierek z butem. Chociaż kiedyś mi się udało w taką pętlę, jakby czasową, bym nawet powiedział. Wiecie, wpaść, że dosłownie on się zablokował we mnie i tak biliśmy się na zmianę. Znaczy na zmianę. Muszę iść. Kurde. No i znowu ta muzyka uciekania przed lawą. Mam tu myk. O nie! Kurde, jak miałem sobie zrobić? Serio. Serio się pytam. No. Ja chcę tą klatkę rozbić, choćby nie wiem co. No! No nie, tak blisko. Almost. Almost dead. Poza dla komaty. No nie, serio. Chyba to trulanie się nic właściwie nie robi. No nareszcie! Ło, po raz pierwszy w życiu tą klatkę rozbiłem. Lecę! Trzeba zaciąć Brukselkę! Brukselkę, powiadasz. I see what you have on mind. No i dobra, kolejny kryształ za nami. Kolejne przygody przed nami. I w ogóle to jest też dla mnie dziwne, że praktycznie każda rzecz ma swoją. Ma swoją tak jakby wartość czasową. To tak trzeba było zrobić, serio? Jestem idiotą. Kurde, ja się z tym tak męczę. Dobra. Za to masz po prostu. No i wszystkich rozwaliśmy i za to mamy, nie wiem, jakiś bonus chyba. No domyślam się, że bonus. W końcu co innego. Myk. Wskakujemy oczywiście tutaj na tą drabinę. I teraz się bawimy w Spider-Mana 2. Poza tym, co widzieli pierwszy odcinek, bo nie wiem, czy ktoś jeszcze pamięta pierwszy odcinek, bo to już jest, nie wiem, który nawet. Ale szybko na droidzie z tym Raymanem. Niewidzialny Hodlum? Mroklum, znaczy się. Hodlum. To jest angielskie, a nie polskie.
Ty mi tutaj bez żadnego E. Przerzucam kompost. Kompost. Nie polecam tego robić. Uwierzcie mi, mieszkam na wsi. Tak jakby. Może tak, na zadupiu. O, to lepiej brzmi. Bo na wsi to zaraz by mnie wyzwolił od jakiegoś wieśnioka. Ludzie, jestem 100% miastowy. Wychowałem się w mieście, to coś znaczy. Myk, myk, myk. Tak. W jednym kryształku tyle kryształów. Incepcja. Kryształocepcja. Dobra. Myk. Wchodzimy. Ogólnie udało mi się ogarnąć Remote Light i tak, żeby był dźwięk. Więc nie wiem, czy ogólnie gameplay się pojawią z PSP za pomocą Remote Joy Light, ale na pewno coś się pojawi kiedyś. Niekoniecznie let's play, może jakiś long play tylko. A może livestreamy z... Nie no, livestreamy z Sonica chyba byłoby takim najlepszym wyborem według mnie. Możecie Sonic 25 za dwa dni. A właśnie ludzie, jest. Zapraszam na za dwa dni. Nie, dzisiaj jest środa czy wtorek. Jest piąty. To jest piątek. Teraz jest. Teraz pytanie, jakie jest data. No pierwszy to chyba był poniedziałek. Dziś pisałem. No, drugi jest. Drugi jest, więc za 3 dni zapraszam was na Sonic 25. I na serio, jeśli macie jakąś lepszą nazwę dla tego, proszę powiedzcie mi. Bo z tej nazwy zbytnio dumny nie jestem. I myk. Dobra, teraz oczywiście musimy pójść tutaj, żeby rozwalić tamtą bramę. Żeby było fajnie. A jak nie będzie fajnie, to nie będzie fajnie. Jeszcze nam została jedna klatka do... Chyba... Zaplombuję sobie jedynki. To bo jak cholera, wiesz. Co chciałem powiedzieć? A, prawdopodobnie to jest ostatnia klatka do medalionu. Tak, moc leptysa. Prawdopodobnie ostatnia klatka do prawdopodobnie ostatniego medalionu. Ale to był nie wiem pewien do obydwu z tych rzeczy, dlatego powiedziałem prawdopodobnie. 13 minut odcinek trwa, ja nie mogę. 86%, ja nie mogę. Dobra. Zaraz tylko się muszę napić herbatki. Więc mogę sobie teraz zastopować filmik i pójść zrobić sobie herbatę. I się napić razem ze mną. Kto ze mną nie wypije? Ze mną się nie napijecie? A dobra, no oczywiście mamy tu bossów. I teraz coś fajnego tu będzie. Ha! Co? Dlaczego to nie zadziałało? Kurde, to miało być tak, że mielibyśmy mieć... nieskończony niebieski power-up. Ja nie mogę, ale hamowa. Dobra, tumyk, tumyk i tumyk.
Mamy tyle punktów, więc jak widzicie, jeszcze nam to troszkę. Jeszcze jest jeden. Z tych, tych. Jak będzie się. Klatki. Jeszcze jedna klatka tu jest. Ciekawi mnie, czy na serio zdobyłem wszystkie w całym tym let's playu, bo nie sądzę, że wszystkie klatki zdobyłem. Jakoś trudno mi jest w to uwierzyć. Nie wiem czemu. Też praktycznie w Raymanie 3 HD zdobyłem wszystkie. To nie wiem. Ale nie wspominajmy o Raymanie 3 HD, gramy w dobrą grę, więc nie mówmy o tych złych. Myk. Nie idziemy tu. Idziemy tu. No nie. Ale to jest ludzi taka chamska szczerość, że... coś się otworzyło. A. Dobra, musimy wystrzelić to i... Modlić się, że się uda. Kurde. Tym razem szybciej to zrobiłem, więc... Oby się udało? Jest. Ostatnia klatka z tego medalionu. Kurde, spore to życie. Dobra, i on nam otworzy tutaj. No i znowu powtarza się cutscenka ta. Z tym power-upem. Dziwne? Być może. Podejrzane? Owszem. Dobra, mamy... Mamy tyle punktów. Ale ja pamiętam, że gdzieś trzeba jeszcze było trafić. Jestem prawie tego pewien. Jeszcze słyszałem gdzieś klatkę. O kurde. Czyżby tu? No, gdzieś trzeba było trafić w... Chyba niego? Nie, gdzieś to trzeba było trafić. Ale nie pamiętam niestety gdzie. No cóż. To chyba ogólnie będzie przedostatni, jak nie przedostatni odcinek z Raymana 3. Kurde no, strasznie szybko zleciało. Dobrze, że przynajmniej mamy jeszcze Hoodlum's Revenge. I... Co mamy? Nie wiem, dlaczego to chciałem zrobić. Hoodlum's Revenge, później jeszcze Rayman 2 Newborn. I Rayman 1... Nie, Rayman 1 Newborn jest pierwsze. Rayman 1 Newborn. No i... No i najmniej dupa. Gdzieś tu jeszcze był... Dobra. Kurde, myślałem, że to tutaj będzie. Nie, chwila. Wiem, gdzie to jest. Nie trzeba mi już nic wyjaśnić. Ja już wiem, jak się dostać do zielonego kryształu, którego pominąłem. Bo niestety o nim zapomniałem. No, no, no nie mówcie mi, że nie tutaj. A! Tutaj trzeba rozwalić. No, to wszystko wyjaśnia. Dobra. Myk i tada! Dostaliśmy kryształ. Sądzę, że to jest jakaś starożytna świątynia. Wybudowana przez Knareny. Czemu ja to sądzę? Bo... Because of pomniki. Bo słuchajcie, no... Knareny inteligencją nie grzeszą. To mogę z całą moją, nie wiem, z całą racją powiedzieć chyba. I, nie, możecie się ze mną nie zgodzić, a jak się ze mną nie zgadzacie, to powiedzcie dlaczego. Podajcie przykłady.
I nie liczy się, że któregoś ojciec by psu dał radę. To się niestety nie liczy. No dobra. Aha, czy jest jeszcze jeden prawdopodobnie medalion do klatek. I prawdopodobnie nie wiem, czy go zdobędziemy. Tak szczerze mówiąc. Komu? Komu wiedzą? Nie, no niby wiem, gdzie bije, ale nie wiem, w którym kościele. To jest coś chyba na tym na tej zasadzie. Dobra, oczywiście my to musimy całą drogę przejść. Oby starczyło czasu. Dobra, myk. Ło! Już się bałem, że nie uda się. Kurde, ale byłby fail. U mnie cały ten poziom można ominąć na wersji chyba PS2 i GameCube'owej. Chyba tak. Chyba na tych wersjach da się tylko pomijać dosłownie w niesamowitych czasach poziomy. Trust me. A jeżeli chodzi... Mówię wam, wersja PC-towa i GameCube'owa... I HD ma patche na podstawie wersji PS2 i GameCube'owej i na Xboxa pierwszego. To jest takie trochę głupie, no bo bądź co, chciałem sprawdzić speed. Chociaż właściwie mam przecież Wii, które może otworzyć GameCube'a i za. Jeszcze chyba w tym roku sobie kupuję własne PS2, więc nie wiem. Sprawdzam na GameCube'owej wersji. Po speedrunować troszkę Raymana 3. Dobra, i teraz ten ostatni będzie? Tak, no nareszcie. Bo trochę was tutaj dużo. Więcej masz matka nie miała. O. Czyli Leptys. Ha! Pocisk. I myk. Już nie dało się zrobić prostej drogi, tylko tak, żebym się chamsko tak wychrzanił. Gdzie mam iść? Tutaj. No i znowu będzie to, co o czym myślę? To jest tutaj, czy później to będzie? Tak, to jest tutaj. Innymi słowem... Uciekamy przed lawą. Dlatego jest ta muzyka. No jak on jeszcze nie umarł? Chociaż jeżeli on jeszcze nie umarł, to znaczy, że prawdopodobnie nie zawijając go, skrypt lawy się nie uruchomił. Ale nie, ja tam widzę, że ona się podnosi, więc może jego skrypt, nie wiem, śmierć nie zadziała, bo uwierzcie mi, mroklumy też mogą zginąć od lawy. Nie wiem, co zbierać tych wszystkich kryształów, bo to by było ryzykowne dość. Chociaż patrząc, gdzie ta lawa jest. Mógłbym właśnie spróbować. Ja się właśnie nie boję o to, że ta lawa mnie dogoni. Ja się bardziej o to boję, że spadnę. Ale nie, no wydaje mi się cały czas, że ta lawa się w ogóle nie porusza. Ale dobra, wolę tego nie sprawdzać. Czy się porusza, czy nie. Dobra, myk. Gdzieś tam się rusza. A, dobra. Oczywiście coś na rodzaj IC Towera. Trzeba było zrobić. Znaczy IC Tower to jest cały ten poziom, ale dobra. Nie, tutaj nie, bez żadnych teorii. Wow. Spoko. Easy.
Mam dziwne wrażenie, że znowu coś źle zrobiłem. Dobra, myk, już druga klatka z ostatniego medalionu. Spróbuj skumać czacze. No i dobra, teraz... Now the fun part begins. No i tam widzimy w tle przez zgliczowane okna poziom bez ścian. Ale Boże, to tak nie dopracować. Znaczy, gra jest dopracowana, ale to jest niedopracowanie. No i myk. O, no i bym poszedł, no i nie zauważył tego. Dobra, połowa medalionu. Zimno, ja chodzę w bluzie samej. No i co? I z tego powodu jestem gorszy? Chłe. Cutscenka właśnie się odgrywała, ja mu po prostu tak przyłożyłem. Dobra, no i teraz się zaczyna. Musimy uciekać na przed lawą na tych balonach właśnie. Oczywiście można to bardzo szybko zrobić. Wystarczy praktycznie omijać co drugi balon. Ja nie zabiłem tych przeciwników, bo w końcu lawa i tak ich zabija. Więc można powiedzieć, że jestem okrutnym człowiekiem i nie oszczędzam mi śmierci, ale dobra. Chyba się domyślam, o czym mówisz. I know what you have on your dirty mind. No jak widzicie, możemy też ogólnie im podkładać nogi pod te balony. Czyli, że oni skoczą, a na balon, którego teoretycznie nie ma już. No i dobra, przedostatnia klatka. Wyczaić fazy. Ja nie mogę. Ej, co mnie to uderzyło? No nie, jak hamowa. Coś, co zostawiłem jeszcze? Nie. Więc idziemy. 97. Pewnie się teraz okaże, że jedną klatkę pominąłem. Co? Podwieźć cię? Trochę się bałem, czarno. Nie chcę! Ja nie chcę, ja nie mogę. Jaki koleś. Dobra. Chciałbym coś zrobić tutaj, ale nie wiem, czy mi się to uda. Chyba nie. Więc teraz mamy poziom mindfuck. No. Teraz się zacznie. Zobacz! Koledzy Elbiego wpadli się pobawić. Musimy ich rozwalać, żeby nas nie dojechali. Nieprzyjaciel na ósmej. Powtarzam, nieprzyjaciel na ósmej. No, ale oni nam robią niezłe dziaziu. Nie chcecie, żeby was parę razy trafili. Bo w tej grze dosyć za rzadko są checkpointy ustawione. No niestety. Widziałeś te tryby? Niesamowite! Andrewa fioła na punkcie maszynerii. Bardzo zdolne dziecko. Bardzo zdolne dziecko. Andrema chatę. W sam raz na imprezkę. Tu przyznam rację. Masz wyrypistą metę. Tylko mogłoby być trochę więcej okien. Andy? Chodzą słuchy, że chcesz zawezwać Tetrisa. Powiedz, że to nieprawda. Dobra. Tu chyba ten glitch się dało zrobić. Żeby pominąć praktycznie cały poziom.
No nie. Kurczę, ale grube ściany. To się nazywa porządne wykonanie. Andre, złotko, no wiem, że jest fajnie, ale nie zachowuj się jak ten brutal. Znowu koledzy Andiego. Hurra! Niestety. No i oczywiście chcę nam przywalić. Żeby mi powiedzieć brzydko. No i cóż, no musimy ich rozwalić, zanim oni rozwalą nas. Bo inaczej będzie źle. No i oczywiście przy okazji rozwalamy NDMO chatę, bo to jest super duper impreza. Dobra, kurde, Eskadra 5, Eskadra 5. Drużyna A. I te sprawy. Dobra. No nie, tak, takie kombo mi zepsuje. Właśnie to jest trudno wyczuć, które... którzy pierwsi w nas strzelą, ponieważ te efekty strzału ledwie widać, jak jest ich, jak się ich sporo zrobi. Poza tym co strzela Rayman, to troszkę zajmuje ekranu i moje orientacje co do gdzie co jest, trochę się zmieniają. Poza tym odwrócone sterowanie nigdy nie mogą się do niego przyzwyczaić. I się nagle odwracało, że góra to dół, a dół to góra. Nie bądź niegrzeczny, przejdź na stronę dobra. Na jasną stronę mocy. Zdaje się, że znaleźliśmy kibelek. Webox, nie wiem. Jaki zapach? Robi wrażenie. Od toalet. Nie wiem, w jakich ty kiblach Globox zbywałeś, ale no chyba na tej Toyo co najmniej. No mła. Andre? Andre, jesteśmy! Dobra. Kurde, dobra, już nie próbuję nawet. O. No cóż, ludzie, zrobiliśmy, dotarliśmy, przedostatni poziom. Tutaj się wszystko zrobi. Cześć. Jesteś taki wielki i silny. Tak, Andy. Dzięki energii twojego potężnego berła będę mógł się powielać w nieskończoność. Tak, Andy. Tak, Andy! Tak, Andy! Nic więcej nie umiesz powiedzieć? Nie, Andy. Dobra. Więc to będzie w następnym odcinku, ludzie. Wiem, że trochę hamowa, ale cóż. Już mamy pół godziny nagrania. Więc mam nadzieję, że wyczekacie ten tydzień, aby zobaczyć już finał Raymana trójki. Więc tak. Mam nadzieję, że wam się podobało. Dzięki wam za oglądanie. Na razie, cześć. Pa, pa.